Witajcie moje czekoladki w Toto Filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z Holem z Rossmana, jak możecie tutaj zobaczyć. I tak, dzisiaj chciałam właśnie Wam pokazać, co kupiłam na tej promocji minus 49%, a nawet i minus 55%. Jeśli będziecie posiadać na swoim telefonie aplikację z Rossmana, to tam przy kasie musicie właśnie pokazać ten kod kreskowy, czy jak to inaczej się nazywa. I tak, w ten sposób będziecie mieli minus 55%. Aha, i jeszcze musicie kupić przynajmniej 3 produkty różne. Więc tak, naprawdę super sprawa moim zdaniem. I tak, przejdźmy już do pokazywania, co kupiłam. Pierwsze dwa produkty, które najbardziej chciałam mieć właśnie z tych całych zakupów, są to oczywiście balsamy EOS. Pierwszy jest to Strawberry Sorbet, czyli truskawkowy sorbet, bardzo znany i polecany. A drugi jest to Sweet Mint, czyli słodka mięta w przecudownym opakowaniu. Och, kocham ten kolor. I tak, bardzo chciałam mieć właśnie te dwa produkty, te dwa smaki, ponieważ normalnie te balsamy kosztują 25 zł, a po przecenie będą kosztować 11, chyba 50, 30, coś takiego, więc naprawdę bardzo tanio. Nigdzie nie znajdziecie nigdy naprawdę za taką kwotę tych balsamów. Kolejny produkt jest to korektor z Bell z tej serii Hypoallergic o numerze 01 Light Beige, czyli najjaśniejszym, bo ja jestem niestety dość bladą osobą. Tak, i jest on w sztywcie w kremowej konsystencji, więc na pewno ma dość spoko krycie, ale jeszcze to przetestuję i na pewno się sprawdzi na jakieś wypryski. Kolejne dwa produkty, które od razu wzięłam po tych EOS-ach, są to oczywiście dwie czekoladki z Lovely, bo jakże inaczej, ja kocham czekoladę i no, one mają bardzo dużo związanego z czekoladą, więc czemu nie miałabym wziąć. I tak, pierwszy jest to taki prasowany puder z Lovely, już pokazuję Wam, co jest w środku. Ma bardzo fajny kształt, właśnie w takiej czekolady białej. Jeśli chodzi o zapach, to czuć właśnie taką białą czekoladę. Choć za naturalny to nie jest oczywiście zapach, ale ma dość przyjemny, fajny zapach, więc to się ceni. I tak, jeszcze go nie stosowałam, jak większość kosmetyków, więc nie mam o tym produkcie z jakiegoś zdania. Ale wydaje mi się, że będzie fajny. Jest to ryżowy, prasowany puder, więc no, raczej się sprawdzi. A jeśli chodzi o drugi produkt, jest to bronzer, oczywiście też z Lovely, o nazwie Milky Chocolate. Wygląda on właśnie tak, jest w takim dość neutralnym odcieniu. W sumie nie wiem, czy to jest chyba bardziej chłodny odcień, ale mimo wszystko ma bardzo ładny właśnie taki czekoladowy kolorek, więc wydaje mi się, że będzie nawet spoko się prezentować na buzi. Jeśli chodzi o zapach, to tak samo jak z tą białą czekoladą. Choć leciutko się różni chyba, ale mimo wszystko ma też przecudowne opakowanie, tak jak tamten. Chyba nie wspomniałam o tym. I jak za swoją cenę naprawdę się opłacało. Kolejna rzecz, na pewno Wam bardzo dobrze znana, jest to taki zestaw z Lovely z serii Kylips i mamy w niej konturówkę i płynną matową pomadkę, więc naprawdę bardzo świetna okazja. O nazwie Natural Beauty, czyli w takim bardzo ładnym brązowym nudziaku. Mam ją teraz właśnie na ustach. Bardzo komfortowo się ją nosi, ma pełne krycie, aczkolwiek nie jest ona jakoś super trwała. Mogę to jej wybaczyć, bo ma śliczny kolor. Kolejny kosmetyk jest to mój wymarzony róż z Vibo o nazwie Ecstasy. Jest to, bym powiedziała, zamiennik tego różu z Narsa o nazwie Orgasm. Jest on w kolorze jedynka, czyli w takim bardzo ładnym, jasnym, barbiowym, bym nawet powiedziała, różu z takimi złotymi drobinkami i naprawdę ślicznie wygląda na twarzy, ma bardzo całkiem dobrą pigmentację i dość długo się utrzymuje. Mam go teraz na buzi, nie wiem w sumie czy widać, bo czasami ta kamera przekłamuje te kolory. Aczkolwiek jak za swoją cenę, co wychodzi nawet w sumie nie wiem ile, chyba 10 zł, po przecenie, to naprawdę się opłaca.
Kolejny produkt jest to taki rozświetlacz moim zdaniem, aczkolwiek tutaj pisze korygująco rozświetlający puder w kulkach. Choć ja raczej nie będę tego stosować jako puder, bo nie chcę się cała świecić, tylko raczej jako taki rozświetlacz o nazwie Star Glow. Z Vibo oczywiście. I tak, tutaj są takie bardzo ładne, tęczowe, bym powiedziała, kuleczki. Bardzo mnie skusił właśnie ten produkt. Nie wiem, zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Ja kocham rozświetlacze i szczególnie takie właśnie bardzo atrakcyjne, czyli no, tęczowe. Kolejny produkt jest to nowość z Vibo. Jest to zestaw 6 rozświetlaczy o przeróżnych kolorach, więc możemy sobie zrobić tęczę na twarzy. Tak, zacznijmy od tego, że ma naprawdę cudowne opakowanie. Jest ono holograficzne, ma tutaj na sobie jakieś palmy, więc wow, zaszaleli, naprawdę jest ono bardzo porządne. Mamy tutaj jakiś fiolet, mięta, jakieś srebro, róż, złoto, wszystko mamy naprawdę. Są one naprawdę mocno napigmentowane, co naprawdę mi się bardzo podoba, bo ja uwielbiam ten efekt takiej tafli na twarzy. I tak, najbardziej chyba mnie urzekła ta mięta, bo jest naprawdę, ach, śliczna, ale na pewno wszystkie będę stosować na twarzy. Kolejny produkt do ust jest to konturówka z Miss Porty o numerze 011 Coffee, czyli jak sama nazwa mówi, jest ona w takim właśnie kolorze takiej kawy. Jeszcze jej nie miałam na ustach, ale ostatnio bardzo się zaprzyjaźniłam z takimi właśnie kolorami nudowymi na ustach i bardzo mi się właśnie podobają, więc na pewno ją też będę używać. Tak, wiem, dość dużo tutaj się pojawia w tym filmiku produktów do ust, ale ja naprawdę kocham wszelkie pomadki i tak dalej. Och, to jest moja miłość, ja codziennie mogę je stosować. Jest to taka płynna matowa pomadka z Vibo, Million Dollar Lips. Naprawdę dość dużo opinii słyszałam na jej temat i tutaj nawet sama pisze super trwała formuła. I tak, miałam już ją na ustach i naprawdę jest ona bardzo trwała. A co do koloru, jest to taki bardzo ładny fiolet, róż, bardzo ciemny kolor, nie wiem, bardzo mi się spodobał, ale naprawdę duży plus za zapach i za smak, jest to taki owocowy, bym powiedziała, naprawdę świetny produkt, zobaczymy co dalej, ale ja naprawdę będę ją dość długo stosować na pewno. Kolejny, ostatni już produkt jest to róż z Lovely, Och Och Blusher. Niestety on nie ma żadnego numerka, więc no, jest on po prostu taki Och Och Blusher, tak się nazywa. I jak tutaj sam producent pisze, jest to holograficzny róż. Ja się jak najbardziej z tym zgodzę, jest to taki bardzo jaśniutki róż, ale posiada takie bardzo drobno zmielone drobinki, takie złote. Jest on bardzo podobny do tego z Ecstasy, aczkolwiek jest on właśnie jaśniejszy i bardziej drobno zmielony. Troszeczkę się właśnie różni, jest mniej żywy, bym powiedziała, ale również bardzo świetny na co dzień, się przyda na pewno, a co do tego koloru, to naprawdę się zakochałam, no holograficzny, więc no, jak sama nazwa mówi, no, uwielbiam. I tak, to już wszystkie kosmetyki, które kupiłam. Jak mogliście zauważyć, to kupiłam tutaj najwięcej właśnie tych rozświetlaczy, róży, produktów do ust i tylko jeden korektor, gdyż żadnych produktów do brwi czy do oczu to nie kupowałam, bo ja mam jak na razie w zapasie ten swój cień z Miss Porty do brwi i właśnie jakieś tusze też mam w zapasie, więc nie musiałam kupować. I tak, to wszystko tak naprawdę, co stosuję, żadnych podkładów ani nic. I tak, to wszystko właśnie, co mnie skusiło. Piszcie koniecznie mi na dole, co wyście kupili na tej promocji. I jeśli Ci się ten filmik spodobał i co kupiłam, to daj wielką łapkę w górę. A jeśli nie, to możesz dać łapkę w dół. I tak, jeśli jesteś nowy na tym kanale i Ci się spodobałam, to oczywiście możesz dać mi suba, będę Ci bardzo wdzięczna. Więc tak, widzimy się w kolejnym filmiku. Goodbye, os!